najważniejsze jest chcieć poznawać siebie, obserwować i nazywać. No bo jeżeli ja chcę wpływać jakoś na swoje życie, chcę mieć lepsze życie, chcę skończyć z tym, co mi się nie podoba, to mam do dyspozycji tylko siebie. Więc nie opłaca się siebie nie znać, siebie dzisiaj, siebie taką, jaką jestem dzisiaj. I obserwowanie siebie i nazywanie emocji, możemy sobie co wieczór zapisać jakieś najsilniejsze emocje albo najprzyjemniejsze sytuacje. Jeśli zacznę w jakikolwiek sposób obserwować swoje myśli i swoje uczucia, jakieś mikromomenty emocji pozytywnych albo istotnych i zadawać sobie pytania, jakie to jest, bez oceny, bez usuwania, bez zniekształcania, bez negowania, tylko po prostu z ciekawością dziecka, to bardzo szybko moje życie zaczyna nabierać sensu. Bo zaczynam po prostu rozumieć, o co chodzi. To jest ta praktyczna wskazówka, którą możemy zaproponować. Możemy zaproponować i raczej naprawdę bawić się, bawmy się tym. Zadawajmy pytania, pytajmy ludzi, jak oni, jaka jest według nich, co to jest według nich gniew. A jak oni czują złość, a jak oni czują radość, a może czują inaczej. A co ich najbardziej cieszy albo ucieszyło w ostatnim tygodniu. Jakby pytajmy też o te rzeczy, będziemy tworzyć sobie mapę, taką aktualną mapę naszego życia emocjonalnego i naszego intelektu, bo dzięki nazywaniu emocji po prostu jesteśmy mądrzejsze i mądrzejsi. Więc to jest ciągłe odkrywanie siebie i dzięki temu możemy wpływać na swoje życie coraz lepiej. Trzeba pamiętać, że mamy neurologię, która jest genialnie skonstruowana. Ten mózg służy do zarządzania naszym ciałem, naszym głodem, naszym spaniem, naszym jedzeniem. Służy też do zarządzania naszymi relacjami, tym, z kim się zadajemy, z kim się nie zadajemy. Mamy intelekt, z którego warto korzystać. Warto nazywać rzeczy, interpretować korzystnie dla nas, a nie niekorzystnie. Zastanawiać się, czy nasze rozumienie nam sprzyja, czy nam nie sprzyja. Nazywać rzeczy, kiedy się spotykamy i dyskutujemy o swoich racjach, to no okej, to jest twoja racja, mogę to zauważyć, a to jest moja racja. Tylko czy one służą dobru? Czemu one służą, te racje? Zadawajmy sobie pytania, patrzmy na siebie, obserwujmy siebie, będziemy lepiej rozumieli świat. Więc mamy myśli, które myśli nam służą moje, nasze, a które nie służą, które wywołują jakie emocje, czy ja rzeczywiście chcę tych emocji teraz, dzisiaj, czy te myśli mi pomagają. Możemy swoim intelektem wskazywać naszemu rozumowi automatycznemu mózgowi, na co on ma zwracać uwagę. Albo nauczyć się, na co on zwraca uwagę i czy to nadal nam służy. Tak, czyli jak my się z tym czujemy. Co my czujemy, nawet co? Nie jak, tylko co konkretnie ja czuję, bez oceniania tego, bo znowu to pytanie w języku polskim, jak ja się czuję, sugeruje odpowiedź źle lub dobrze, czyli ocenę, a nie nazwę. I to jest naprawdę istotne, żeby nazwać uczucie, a nie oceniać go. To zupełnie zmienia jakość życia. Czyli czujmy i wiedzmy, co czujemy. Wiedzmy to, co czujemy, tak. I po co. Dziękuję bardzo. Dziękuję.